Florida Kilos, Lana Del Rey. Z taką postacią albo kochasz, albo nienawidzisz. Prawda? Dokładnie. Prawda? Dlaczego? Też nad tym się zastanawiałam bardzo długo i w sumie nie doszłam do żadnego rozwiązania. Kochana Gosiu, podobno byłeś na koncercie. Tak, byłam na koncercie w 2012 roku. Pamiętam, że to był mój pierwszy koncert w życiu. Ja strasznie późno zaczęłam chodzić na koncerty. I pamiętam, że bardzo to przeżyłam, bo oczywiście, że po pierwsze to był mój prezent urodzinowy. Moja koleżanka to na koniec gimnazjum zabrała mój pierwszy koncert, to była to Lana Del Rey. Płytą Ultra Violence. Mm-hmm. Tak, dobrze. Tak. Tak też się rozpoczęła miłość do Lana Del Rey. Te mity są prawdziwe, że on potrafi śpiewać na żywo? Właśnie to chyba zależy też i od utworu. Nie wiem, tam i od podgłosu. Thank you.
się nazywa Reykjavik, zespół Brolin, śpiewali... Producent Brolin. Producent, aha. Tak. If you want me to stay, jeśli mam zostać. Stay. Gdzie nie odchodź raz, bo mamy jeszcze parę utworów przed nami w tym spotkaniu. Piękne jest. Byłeś? To skąd wiesz? Proszę Państwa, proszę dawać nam znać, jeżeli ktoś z Państwa był. Proszę nadsyłać zdjęcia do nas. Ja bardzo lubię Islandię, chociaż też tam nie byłam, ale planuję kiedyś pojechać. A nasza jest? Podróże. Małpopolskieradio.pl lub... Na pewno jesteśmy na Facebooku Trójki, więc zapraszamy również do komentowania, czy Państwo byli w Reykjaviku albo w innych miastach na Islandii. Wszystkie historie do siebie przyjmiemy i być może Państwo mają jakiś utwór, który kojarzy się z tamtym pobytem. Proszę również się nim dzielić. Właśnie, wracając jednak do Brolina, który tutaj śpiewał, chyba śpiewał o Reykjaviku, ale to trudno stwierdzić, ponieważ ta cała płyta, czyli Delta, z 2015 roku, zawiera w sobie kilka utworów, m.in. właśnie zatytułowane Barcelona, New York City, Reykjavik. Natomiast podobno nie ma to nic związanego z miastami. Przebywali tam i przeszły. Ciężka góra! Wrażenie. A teraz zupełnie inne miejsce. Południowa Afryka. Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna.